tym roku pierwszy raz taka choinka tutaj dla społeczeństwa. Niech ona świeci nam jak najdłużej. Także serdecznie dziękuję jeszcze raz za to tutaj przybycie. Panu prezydentowi dziękuję, że nas tu odwiedził. Lubi Świdno? Na pewno. Mówi, że zimno tu jest, unik cieplej trochę. To jest jakaś nowość i na pewno jest przyjemnie i sympatycznie. Wszyscy mieszkańcy Świdna będą ją podziwiać, przyjeżdżając autobusem i samochodem, więc na pewno to jest pozytywna inicjatywa i z pożytkiem dla naszych mieszkańców Świdna. To mam z Ziemi Świętej, z Betlejem te światełka. No i tak się dzielę ze wszystkim. Z kim się pani dzisiaj podzieliła? No, z moją koleżanką, jedną, drugą. No i także, no, że jeszcze chcę z kimś się podzielić. Od 23 lat, w momencie rozpalenia tego światełka, właśnie w Betlejem, cały ten konflikt palestyńsko-izraelski jest wygaszany na jeden dzień. Nie toczą się żadne działania zbrojne, żadne konflikty, żadne nic. Na jeden dzień zapanowuje pokój. I właśnie to jest taka iskierka, która od 23 lat rozprzestrzenia się na cały świat, takie przesłanie pokoju. To już drugi raz jak w Sobieszewie i pierwszy raz w Świdnie spotykamy się wspólnie w rodzinie Wyspy Sobieszewskiej przy choince, przy tym cieple, które daje choinka. Powstała taka inicjatywa, żeby nasze szkoły wykonały stroiki, czy powiedzmy sobie przystrojenia na te choinki. I tak w Świdnie wykonała szkoła świdnińska. Tutaj w Sobieszewie wykonały dwie szkoły, czyli szkoła 87 i szkoła specjalna, która też jest na tęczowej. Także wykonały dzieci. Tu u nas w Sobieszewie wykonywały ozdoby również seniorki, seniorzy z koła seniorów.